Cześć i powitam serdecznie, Kasper Nil dla Fansportu, a z nami nie kto inny, tylko Dawid Załęcki. No witam. Cześć, witam. No, po przegranym pojedynku nigdy nie jest łatwo, ale Dawid, no to był ciężki bój, to co dużo gadać. No ciężki, wielki chłop, odbijałem się od niego, widzisz, jego ciosy duże wrażenie robią, widzisz, upadałem po praktycznie każdym takim celnym, poważnym ciosie. Nie wszystkie mnie ciosy odcinały, ale upadałem po nich po prostu, no sama masa, siła powoduje to, że mimo wszystko... Stało się jak się stało. Słuchaj, a wiesz co, bardzo dużo osób analizowało tą walkę i mówiono, że tam dojdzie do trzeciej rundy, że to będzie, wiesz, że ty przetrwasz, że będzie długi ten pojedynek. Okazało się troszkę inaczej, że jednak ciężko z takim chłopem rywalizować gabarytowo przede wszystkim, ale jednak tam też jest power. Tak, jest. No mówię ci, tak naprawdę odciął mnie pierwszy cios, bo to zrobiło mi się czarno, nagle siedzę na dupie. Mówię, co jest? Nie widziałem ciosu. Ale nie zamroziło mnie nic, tylko po prostu zrobiło się czarno, siedzę na dupie, wstaję i mogę bić się dalej. Nie odczułem tego, nie? Tyle, że mnie po prostu ściął z nóg. Ale ten ostatni cios ani mnie nie zamroczył, ani mnie nie odciął. Po prostu się przewróciłem od siły ciosu być może. Może niestabilną pozycję miałem i po prostu mocno uderzył. Wielki chłop ciężki, że mnie przewróciło. I sędzia nie musiał liczyć tego, bo no właśnie. A jak już policzył, to już mógł chociaż przestać puścić do następnej rundy, bo to równo z gongiem przecież to wszystko wyszło, także no szkoda, miałem po prostu trochę pecha na to liczenie dzisiejsze ostatnie, bo może w drugiej rundzie coś może bym zmienił, może coś spróbował bardziej, nie wiadomo jakby to się potoczyło, może bym coś tam jeszcze udało mi się wyłuskać z siebie, a może i nie. Nie wiem. Game plan na ten pojedynek jaki był, teraz już chyba możesz zdradzić, wszystko zagrało, czy jednak nie spodziewałeś się, że tam jest po prostu aż taki power, że po prostu cię zamroczy? Nie, ogólnie nie zagrało mi dzisiaj tak naprawdę nic, bo znaczy rozgrzewkę zrobiłem ją za szybko, bo myślałem, że się szybciej te walki potoczą i zostawiłem za dużo energii na... Znaczy nie, rozgrzałem się prawidłowo, zajebiście wszystko pięknie, żeby kurwa 20 minut szybciej wszystko potrwało, to bym ładnie wyszedł rozgrzany, strzelony. Ale za szybko się rozgrzałem, te walki się przedłużały, te dziewczyny się okazały, że mają 4 rundy, nie 3. I tak naprawdę rozgrzałem się, przepaliłem. Później musiałem troszkę zwolnić, ostygłem i jeszcze raz na nowo później musiałem się przepalać, żeby wyjść rozgrzany. I za dużo energii zostawiłem na rozgrzewkę. Ja mam bardzo energetyczną rozgrzewkę, muszę się przepalić. I troszkę mi zbrakło chyba tej dynamiki, może zwinności, nie wiem, w tej walce. Na pewno miało wpływ rozgrzewka dzisiejsza, nie? No i troszkę miałem pecha, że ten trzeci cios poszedł tak, że równo z gongiem, nie? To troszkę... Tak, bo jakby to przetrwało i sędzia by puścił, więc miałbyś ten czas, prawda, na trochę na odpoczynek w przerwie rund, więc wydaje mi się, że wszedłbyś po prostu na tą kolejną bez problemu. Nie, wszedłbym bez problemu, bo tam mi nic nie jest, przecież ja tam byłem normalny, tylko po prostu no, od siły jego ciosów się przewracałem, akurat przycelował. No ale życie, no co? Trzeba się pogodzić z tym i życie. Na rewanż chyba nie ma sensu już, wydaje mi się, chyba że byś chciał, ale wydaje mi się, że tutaj Patryka w takich gabarytach ciężko jakokolwiek zaskoczyć. No, jednak ta różnica wagi między tobą a nim jest zbyt duża, według mnie, no nie wiem. No tak, przecież to jest kolosalna różnica. Takich walk normalnie w rzeczywistym świecie nie ma. No, no jesteśmy właśnie. We flikach, no to tak robią. Chcieli, robią, mieli zajawkę, zrobili, wyszło jak wyszło. Trudno. No na razie wygrywa 2-0 z tatą i z synem, ale Denis się odpalił na Instagramie, nie wiem czy wiesz co tam pisał? No coś tam słyszałem, ktoś mi coś tam czytał, no, ale to tak wiesz, jednym uchem. Co ty na to, że Denis cały czas wyzywa Wielkiego Bu bez zasad na ulicę, że tutaj po prostu chce go tam ukarcić, że jest pewny tego, że po prostu pójdzie, no ale ty dzisiaj sam się przekonałeś, że to co się stało w pierwszej jego walce to wcale nie było udawania, no po prostu on tak wali, on to jest tak silny chłop. Tak, jest silny, twardy chłop, ciężki do ruszenia, widzisz, gdzie na tego trafiam, to nawet nie robi wrażenia. Obrotówka tam chyba weszła. Overhand. Właśnie, była obrotówka, to całkiem ładna, ja myślałem, że coś go ruszy, a on stał. No, weszła obrotówka, overhand ładnie wszedł, i co ty, idzie dalej nieruszony, łapa moja spuchnięta, zobacz, nie? No tak. Ale była, nawet się nie poruszył. Nie, Denis jak chce z nim walczyć, to musi się przygotować pół roku za inaczej to nie ma opcji w ogóle, nie? Żeby wychodził, bo znowu będzie jak było. Myślisz, że jest w ogóle szansa z nim na gołe pięści? To jest moim zdaniem zabójstwo. Bez sensu. Bez sensu. Tu trzeba naprawdę w jakieś poważne zastanowić się na taką formułą. Można z nim wychodzić, bo wydaje mi się, że gołe pięści bez zasad to on po prostu zajedzie każdego w tak niższej wadze. Tak będzie. Tak będzie. Tak. Co? Nie ma sensu w ogóle na gołe pięści, ponieważ tak naprawdę piąskówki dużo nie ma różnicy niż gołe pięści, ale kurwa weź teraz bij w taką głowę, kurwa to przecież brzuch, kości będą pamiętać. Ja w brzuch próbowałem, raz uderzyłem w brzuch, to nawet nie poczuł, rękę mi wchłonęło, a później mi rękę oddało i tyle, nie? Fala poszła i co, zamortyzowało.
Szkoda, że tak się stało, Dawid, ale co dalej? No masz jakieś plany na pewno? Nie mam planów, ja nigdy nie miałem planów. Po prostu dzwonią, to jestem. A co będzie dalej, to nie wiem, życie pokaże. Czyli nie wiesz, czy zobaczymy cię jeszcze w tym roku na jakiejś walce? Ja nic nie wiem. Jak zadzwonią, to pewnie się zobaczycie, a jak nie zadzwonią, to nie zobaczycie. Okej, bardzo, to jest dosyć racjonalne. A chciałbyś jakiegoś przeciwnika, czy tobie po prostu kogo dadzą, to wiesz, ale wydaje mi się, że już powinniśmy trochę się bujać przynajmniej w podobnych gabarytach, co? No ja marzę cały czas, żeby w końcu przestali mi dawać takich, co będę walczył o życie. No tak, no właśnie. Chciałbym, żeby teraz ktoś ze mną walczył o życie, nie? Kurwa. Zasłużył. Albo nawet, żeby był równy. No albo nawet równy. Zasłużyłem trochę, nie? Żeby mieć kogoś, nie wiem, w swoim wieku, w swojej wadze. Czemu ja nie mogę wyjść z roli tego, kurwa, faworyta, nie? Jak myślisz, kto to mógłby być? Nie wiem, mamy takich fajnych z tych, nie? Rówieśników. No. Trójkę, nie? No. Jeden z nich? Obojętnie który. Obojętnie który? Który by chciał. A na przykład taki Daniel Obielańczuk. On to już jest zawodowiec, to już jest półka wyżej, to już jest bardziej na półka jak Sarara, jak ten, jak Grubasek, także... Mi się podoba, bo ty nie bierzesz łatwych pojedynków, albo nie możesz brać łatwych pojedynków, po prostu ci z góry narzucają. No takie mi dają, takie nie? Ja po prostu nie odmawiam, ale takie dają, takie biorę, nie? Będzie jakiś coś, jakaś wiadomość była od syna, tato, no wiesz, że mi też nie było łatwo? Nie, on się chyba obraził, bo dochodzą mnie słuchy, tutaj połowa ludzi tutaj już za kulisami gada, że syn nie gada z ojcem. On się obraził o walkę, widzisz. Mi tego nie powiedział, tylko wszystkim tutaj komuś rozgadał i wszyscy gadają, nie? Ale... Wiesz, to też może być plota, nie? Nie, nie jest. Okej, no to nie będę ciągnął tego tematu. Ja jeszcze a propos tego wszystkiego, w czym się obracamy, bo Mike Tyson wraca do ringu. Ja lubię pytać fighterów, jesteś doświadczonym gościem. Co ty w ogóle na to 57 lat, 58 lat prawie? To w ogóle ma sens, Dawid, takie rzeczy? No słuchaj, Moran Ilema też ma 50 coś. Wali, napierdala, wygrywa. Czemu Tyson ma nie wrócić? No to jest jednak Mike Tyson. No to co? No to tym bardziej, nie? A twój ulubiony fighter ogólnie, na którym się wzorowałeś gdzieś tam w dzieciństwie albo może teraz? Ogólnie nie wzorowałem się, ale lubiłem K1 oglądać i właśnie tak jak Lebanera mi kiedyś dali, to był jeden z moich idolów, nie? Walczyć z idolem. No, było blisko, nie? Było. Jak zawsze w twoich pojedynkach, tylko nie dzisiaj. No więc to chyba wydaje mi się, że pierwszy taki twój pojedynek, kiedy po prostu było widać aż taką dominację twojego przeciwnika. Kurwa, wziąłem sobie jabłuszko, zapomniałem się, że robię wywiad, nie? Sorry. Dobra, luz, no jesteśmy na luzie, no wiesz, to też nie... Głodny jestem, buły nie zjadłem. No to buły nie zjadłeś. No. To głodny teraz jestem, mam jabłuszko, się pocieszam. No... jeszcze raz daj pytanie, bo się zawiesiłem. Mówię o tym, że... W tym wieku myślisz, że jeszcze jest szansa walczyć, czy raczej ten sport jest dla młodszych ludzi, ale powiedziałeś, że Jacek Murański dorównuje wiekiem Mike'a Tysonowi, pytaliśmy o twojego idola, powiedziałeś Lebanery, że nie bierzesz łatwych walk, więc no co zrobić, no to co dalej, no nie wiadomo. Tak, no mówisz, tego Lebanera dali, mój idol, no szkoda, że nie wyszło, no, raczej nie sądzę, żeby już wyszło, bo już chyba go nie wezmą, ale fajnie by było tak właśnie z takim Lebanerem sobie zawalczyć, fajna pamiątka, no ale... Nie wiem, może życie pokaże, że kiedyś coś się uda, a jak nie, to nie, to może tych naszych tutaj pozałatwiamy. Dziadków dadzą i z dziadkami będę. Dobra, ostatnie pytanie, już nie męczę. Co zrobić, żeby w takim wieku jak ty, czyli dojrzały facet, mieć po prostu taką sylwetkę i być w takiej kondycji, bo powiem ci, że wiele osób pisze, że to jest naprawdę godne podziwu, Dawid, abstrahując od walk. Ty, no, kurwa, tak szczerze, tak to jest genetyka, czy... Na pewno genetyka też ma dużo wpływu, ale tak naprawdę, wiesz co, ja mam firmę, ja nie pracuję, więc ja nie muszę się poświęcać pracy, bo firma się sama prowadzi. Ja tak naprawdę robię to, co... Ale na kanapie nie leżysz, no. Nie, na kanapie też leżę, lubię. Okay. Ale tak naprawdę codziennie od 12 lat już dzień w dzień trenuję. Niedzielę tylko mam wolne, codziennie trenuję. Jak nie siłownia, to sporty walki. Zasuwam, zapierdalam, samo nie przyjdzie tak naprawdę. No, bardzo lubię wchodzić, praktycznie codziennie wchodzę na 3 minuty z rana od razu. Prosto z łóżka wskakuję do basenu z zimną wodą. Jeżeli to jest zima, to jest wiadomo, woda 0 stopni, później jest 5-7 stopni, ale codziennie zimna, takie 3-minutowe kąpiel. Nie, zimna kąpiel w basenie, nie? Bo w zimę tam jest lodowisko, kuje lód, sobie wchodzę, a w lato jak nie ma, no to sobie nalewandowany. Zawsze, wiesz, woda taka 14-15 stopni mam z ziemi i codziennie 3 minutki od razu po przebudzeniu, przed śniadankiem i się tak, wiesz, hartuje tłuszcz, wtedy nie rośnie, wszystko przepala. Żyć nie umierać. No idealne, no ciężko jest, bo to wiesz, ale też charakter kształtuje wszystko, no nie, tak, bo to wiesz. Nie jest łatwe. Te 3 minuty cierpię każdego dnia, no ale wiadomo, w imię wyższego celu, nie? Bardzo dziękuję, Dawid, za rozmowę, życzę powodzonka, zdrówka przede wszystkim, no i odpoczynku. No pewnie przyda się, dzięki. Dzięki, dziękuję.